No dobra, ruszamy. Komu w drogę temu czas. Jako ciekawostkę, bo przy ostatnim filmie, przy ostatnim videovlogu, gdzie tankowałem regularne paliwo, to podstawowe 95 na mojej stacji, bliżej mojego miejsca zamieszkania, mówiłem Wam, że jeszcze mogę skorzystać z promocji, tak zwaną kartę dużej rodziny, wykorzystać tam kilka groszy na litrze, jakaś malutka obniżka, no ale zawsze wiecie, no, przy tankowaniu takiej ilości paliwa, jak, na jaką pozwala duży bak, przepastny bak Skody Superb, to zawsze tam około 1 litra w gratisie mamy. Ziarnko do ziarnka i wiecie, jak to wygląda. No, jedynka, trzy. Tu niestety nie można. Kiedy korzysta się z promocji na Shellu związanej właśnie z benzyną V-Power w cenie regularnej, no to nie można. No nie można mieć wszystkiego. Dobra. Zobaczymy, ile teraz. A wiecie co, ja sobie zresetuję ten od uruchomienia. Najpierw mamy teraz 9, a teraz zresetujemy od uruchomienia. Czekajcie, kliknę zużycie paliwa od uruchomienia 8,9. Teraz mu damy 0. Zresetowaliśmy i zobaczymy, jak na benzynie V-Power. Oczywiście silnik jest ciepły, będzie to nieco inne zużycie, ale zostawimy wyłączony system stop and start, żeby nie było. Żeby były te same warunki. Aha, zgasł. Dobra, zgapiłem się. Za chwilę to zdezaktywuję, no już nie będę teraz szarpał, poczekam, aż się włączy światło. Na koniec jeszcze zmierzymy ciśnienie w oponach i dowiecie się, na jakim ciśnieniu zrobiłem wynik w trasie, w megateście, który widzieliście. A jak ktoś nie oglądał, to serdecznie zapraszam do nadrobienia zaległości, bo postarałem się dla Was tam nagrać obszerną relację z wyjazdu nad morze. I oczywiście w tych trudnych warunkach odradzam takie eskapady, ale przypominam Wam o warunkach, w jakich ja mieszkam i gdzie mam samochód. Samochód mam tak jakby niemalże zaparkowany we własnym mieszkaniu, nie spotkałem się z nikim. Pojechałem na totalne zadupie, wysiadłem w lesie, nie na żadnym bulwarze, nie spotkałem żywej duszy. Jacyś tam ludzie byli, pojedyncze osoby były na plaży, ale w odległości kilkudziesięciu metrów, kilkuset metrów ode mnie, więc ryzyko takiego scenariusza, żebym od kogoś złapał chorobę i zaraził tą całą moją rodzinę, jest żadne. Nie podlegam też kwarantannie, ponieważ nie byłem za granicą, bo wiem, że tu będziecie się produkować. Oczywiście ja nie mam Wam tego za złe, bo dbacie o bezpieczeństwo swoje i innych i bardzo dobrze, słusznie, to mi się podoba, także to lajkujemy. Natomiast pamiętajcie, że to, co mówiłem wcześniej, dzisiaj, nie dajmy się zwariować. Żyć trzeba. Ja mieszkam na pudłach, przeprowadzamy się od kilku tygodni, z racji pandemii ta przeprowadzka się opóźnia w nieskończoność. Mamy nie wiem ile wolnej przestrzeni w mieszkaniu, 30 parę metrów, bo resztę zajmują pudła i rzeczy. 5 osób. Dla zdrowia psychicznego i fizycznego taka wyprawa była konieczna. No, raczej masowym mordercą, raczej psychopatą mi się nie zamienił. No kurczę, znowu zapomniałem. Może wyłączę za chwilę. Ale wiecie, no, sytuacja jest taka, że no, można zwariować, a dla komfortu całej rodziny, dla zdrowia psychicznego całej rodziny, to, że wyleciałem z domu na 9-10 godzin, nagrałem ten megatest, nikt na tym nie ucierpiał, ryzyko było zerowe. Uważam, że nie naraziłem nikogo na niebezpieczeństwo. Bardzo uważałem, nie tankowałem w trasie, nic nie robiłem, nie zatrzymywałem się, więc jest wszystko ok. Dobra, ale teraz wracając do sedna sprawy. No 6,5 od uruchomienia, zobaczcie, dzięki temu jednak to ustrojstwo czasami się przydaje. Na takich dłuższych postojach ja mam o tym systemie opinię taką, że on jest wkurzający, jak gasi nam kilkadziesiąt razy w czasie krótkiego przejazdu silnik, bo to na pewno nie wpływa na żywotność jednostki, na pewno. Oto akurat wieżowce budujące się możecie zobaczyć, zanim skręcimy w trasę na obwodnicę. Natomiast to się przydaje, ale i tak wyłączymy, no bo miało być fair play, miało być uczciwie względem pierwszego odcinka, także wyłączyłem mu. Teraz niech pochodzi. Czy są jeszcze mniejsze wibracje na benzynie V-Power? Bo wiadomo, że dojechałem na małej ilości paliwa zwykłego, więc teraz wszystko zostało zalane. Silnik pracuje tak samo na biegu jałowym. Tu nie wiem, że tam niektórzy doszukują się różnic natychmiastowych, wyczuwalnych, bo też czytam Wasze komentarze. Wierzę, nie to, że ja powątpiewam, czy sobie teraz szydzę, broń Boże, tylko może rzeczywiście w niektórych silnikach, w niektórych samochodach to przynosi jakiś taki natychmiastowy efekt poprawy względem zwykłego paliwa, no ale ja nie odczuwam teraz specjalnie, czy dynamika też jest inna,
kurczę, tak jakby się zbierał lepiej przy tych 2000. No. Nie wraliśmy racinga. Nie wiem, jak tam mapy reagują na zmianę ilości oktanów. A, jeszcze wam pytam, czy mamy 95 cały czas, tylko to paliwo jest lepsze z jakimiś tam dodatkami, biokomponentami, innym syfem nieznanym. Powiem wam ciekawostkę. Jeden z widzów, pozdrawiam, wysłał mi ostatnio z hamowni wykres swojej Skody. Też ma taką kurę jak ja, tylko że chyba kombi, no ale to nie ma znaczenia. Jednostka taka sama jak moja. 1.5 TSI, też manual zdaje się. Chyba też manual, ale tu głowy nie dam. Natomiast na pewno 1.5 TSI w poliftingowej wersji, polifcie. I wyszło mu na hamowni tam 169 koni chyba, około 170 koni i 270 bodajże newtonometrów. Ja wam wrzucę, mam nadzieję, że się nie obrazi. Zresztą może go nawet zapytam mailowo, czy wyraża zgodę na wykorzystanie. To teraz za chwilę zobaczycie ten wykres, o ile dostanę zgodę. Możecie popatrzeć, jak to wygląda. Więc to, co wam wcześniej już mówiłem, że zwykle te silniki mają, ten gift waga jest i to jest około 10%. Także dobrze powiedziałem, względem fabrycznych parametrów, jakie producent podaje. Także możecie przyjąć, że ten silnik ma około 170 koni i 270 Nm. Możemy spokojnie przyjąć. A jeszcze na tym paliwie, Ulercia V może jeszcze więcej. A to już wydaje mi się, że na auto, które waży tam 1300 kg, te 170 koni i 270 Nm, to nie jest tak źle. Tym bardziej, jak weźmiemy pod uwagę zużycie paliwa, które teraz wynosi 7,4 litra. Mega ultra wysoka kultura pracy, przynajmniej póki co, względem każdego diesla. Cisza, komfort, płyniemy. Nie ma żadnych nieprzyjemnych na zimnym, przy zimnym opaleniu jakichś wibracji, nic tu nie telepie. Przede wszystkim no, mamy samochód, który jest bardziej stworzony do krótkich miejskich tras. Też mamy GPF, jasne, to już nie jest ten czas 1.4 TSI bez GPF-u. No ale mimo wszystko, w dieslu jest jeszcze AdBlue, trzeba ten roztwór łącznika i inne badziewia. Diesel w ogóle nie jest stworzony do krótkich miejskich dystansów, dlatego ja jestem benzyniakiem, bo moje główne odcinki to jest miasto, krótsze dystanse. O, na tym Shellu właśnie zwykle tankuję. Tu mamy FuelSafe 4.14, ludzie! 4,14, a my płaciliśmy ile? Widzicie, taka oszczędność trochę, no ale nic, no. Wiecie, no. Już wiemy, że to jest taka trochę naciągana ta oszczędność. Ile tam zapłaciliśmy? 4,30 coś? No to tak średnio. Średnio bym powiedział, że oszczędziliśmy. Ale nieważne, no. Tankujemy dla testów. 6,6 przy pracującym silniku. Ja muszę nawet, wiecie, ten silnik pracuje tak niemożliwie równo. Kurde, może jeszcze rzeczywiście lepiej. No, teraz jakby w ogóle już totalnie nic nie było tych obrotów. No, widzicie, a co przed chwilą, co tam ględziłem przed chwilą? Jakie rzeczy? Muszę teraz odszczekać. Może, czekajcie, zatrzymam się jeszcze raz i teraz sprawdzimy. No kurczę, chyba jeszcze. Ale to jest subiektywne. No na pewno nie jest gorzej. Tego możemy być pewni. Jest na pewno tak samo dobrze, a może odrobinę lepiej. Jeśli mówimy o tym samochodzie w kontekście miejskiego jeżdżenia, bo wielu tam narzekało, że kto kupuje taką Landarę, takiego Superba do miasta. Nie mamy żadnego z tym problemu. Naprawdę Skoda jest tak zwrotna, 4,9 metra niecałe, 4,86 jest długa, 10 cm dłuższa od Passerati. Ale jest bardzo zwrotna. Ja w moich testach przekonałem się, że Superbino łatwiej mi się parkuje w moim garażu niż Passatem. I to jest ciekawostka. Łatwiej. Jakby była zwrotnicza, chociaż dane techniczne podają ten sam promień skrętu, to już ta średnica zawracania dla Passata i Skody, no wiadomo, ona jest 10 cm dłuższa, więc jakby wypada lepiej, nawet jak jest ten sam parametr przy swoich gabarytach. Ale wydaje mi się, że jeszcze jest lepiej przy moich próbach garażowych. Wiecie, no, skoro producent podaje moc 150 koni, 250 Nm, a wychodzi prawie każdemu te 10% więcej, to tak samo może wyjść, że ten parametr, ta średnica zawracania będzie lepsza niż podaje producent. No, skoro producent się tu myli, znaczy podaje, zaniża, no to tu z kolei może zawyżyć, żeby na przykład nie wyszło w katalogu, wiecie, no, bratobójczy pojedynek, że nagle okazuje się, że kura pokonuje Passata w katalogu promieniem skrętu, a jest 10 cm dłuższym autem. No trochę wstyd, nie? No przyznajcie, że jak na dane katalogowe, gdyby tak to wyglądało, że ma tam kilkadziesiąt centymetrów lepszy promień skrętu, to był straszny wstyd. To jakiś helikopter chyba.
zrobić. O, wojskowy. Nie wiem, czy się złapie na tym, ale wojskowy helikopter lata. Ciekawe. Łomot niezły. I to nisko lata skupane. Lata dookoła parku. Sprawdza może, czy ludzie stosują się do... Ale czekajcie, tu widzę dwie osoby z psem, a od dzisiaj wchodzi, chyba od dzisiaj weszło, że tylko pojedyncze spacery mogą być tylko w pojedynkę. No nie, no jednak ludzie się nie... O ile... No to moja wina, może od jutra to wchodzi, ale jeśli od dzisiaj, chyba od dzisiaj. Ludzie się nie stosują. Tu co prawda mama z dziećmi, no ale trzeba się stosować, ludziska, do tego, co państwo nakazuje. Ja wiem, że każdy ma dosyć siedzenia w domu, ja też, dlatego wyjechałem z wami dzisiaj, no ale wiecie, nie można zapominać o tym, że to wszystko jest po to, żeby to ustrojstwo się nie rozprzestrzeniało dalej. A teraz zobaczcie, 6.9 odkąd zresetowałem licznik, znaczy dane, i zrobiliśmy 4 km 70 listków. No na pewno jeśli chodzi o zużycie paliwa, to auto nigdy mnie nie rozczaruje, nigdy, ani w mieście, ani w trasie. Po prostu ten silnik jest dla takiej złotówy, dla takiego Janusza jak ja, idealnym rozwiązaniem, żeby tanio wozić rodzinę. Po prostu jak ktoś liczy kasę, szczególnie w dobie kryzysu i pandemii, to chyba nie ma lepszego rozwiązania niż mała jednostka, niż taka czterocylindrowa kosiareczka tych czasów. Także zaraz się zatrzymam, jeszcze sprawdzimy ciśnienie opon, bo to mnie też zastanawia, jak wygląda, ile tam jest atmosfer, jakie mamy ciśnienie w kołach. Ok, no to wychodzimy teraz sprawdzić ciśnienie w oponach, ponieważ Skoda nam tego sama nie pokaże. Musimy to sprawdzić własnoręcznie. Ciekawe, pierwszy odczyt wychodzi 2,8, coś takiego, dziwne. No, sporo, no ale tak nakazuje tabliczka na wlewie paliwa, co wam zaraz pokażę chyba, bo ja nawet poprosiłem o 2,7 czy 2,8, jak mi zmieniali. Także wygląda na to, że jest w przednim lewym kole, jest ok. Jakby ktoś zapomniał, rozmiar 235, 45, 18. Oczywiście są to opony całoroczne Michelin Cross Climate z plusikiem, czyli wersja poprawiona. A teraz zobaczmy, co tu pokazuje. Przy większym obciążeniu, zobaczcie, na R18, czyli trzecia rubryczka, jest 2533. Widzicie? R18. Oni, kurczę, nie pamiętam, czy ja ich nie prosiłem o 2,5. A może, nie wiem, jakie co to. No nic, sprawdzimy pozostałe koła. Pokazuje 2,5 do 3,3. Z tym, że to pokazuje, myślę, że przód, tył. 2,2, 2,2, 2,5, 2,5. Tak w sumie powinny być, chociaż no u mnie regularnie jeździ więcej. 2,5, 3,3, no tak 2,7, 2,8 to chyba odpowiednio. Im wyższe ciśnienie, tym niższe zużycie paliwa. No ale też komfort jazdy na tym cierpi, bo twarda opona to zawsze. No tu też nie chce być inaczej, podobny wynik. 2,5 tu jest, więc tak będzie 2,7, 2,8. Jeszcze raz sprawdzimy. No, grunt, żeby było równo wszędzie. No jest, także czego by nie mówić, oponki po 2 miesiącach, bo zmienialiśmy, czy kiedy to mnie dotarło na tej lawecie? W połowie stycznia to auto, teraz będziemy zaraz mieli kwiecień. No zaraz, jak tylko do mnie dotarło, to zmieniłem te gumy. Więc 2,5 miesiąca ciśnienie. Powiedziałbym, że nawet przybyło go, co nie jest możliwe. No chyba, że na rozgrzanych kapciach mierzymy, no to... No zobaczcie, wszędzie identycznie to samo. No. Mogłoby być troszkę mniej, no ale dzięki temu, jak mówiłem,
Na pewno w trasie mniej auto wtedy spali. No i ostatnie kółeczko zostało. Elegancko, każde koło. Żadnych nieszczelności. No to ma minimalnie mniej niż reszta. Jakąś 1/10 atmosfery. Czyli praktycznie nic. To jest drobiazg. Dobra. O, zobaczcie, data produkcji 43 tydzień 2018 roku, więc opony nie są z pierwszej świeżości, natomiast oczywiście nówki zakładałem. Myślę, Polska dała mi te opony. W ogóle był problem z dostaniem świeższych gum, nawet w sklepach internetowych patrzyłem na ten model opony, to większość miało właśnie opony czy z Hiszpanii, produkcja Hiszpania, czy tam inny kraj. I był to 2018 rok najczęściej, końcówka 2018, czyli jakby roczne gumy w momencie, kiedy zakładaliśmy ponad. No dobra. Jeszcze wjazd do garażu i koniec. To jeszcze nie koniec, nie sam wjazd do garażu, bo obiecałem Wam, że sprawdzimy sonometrem, ile decybeli generuje ten silnik w cichym miejscu, na rozgrzanym silniku. Odpalamy. I teraz posłuchamy. Jeszcze raz zresetujemy, przygazujemy lekko. Dobra, podjedźmy kawałek. To bym proponował, żebyśmy kawałek podjechali, bo jakoś to po rozruchu coś tu mi dziwnie zamruczał. No i teraz sprawdzimy odczyty. Okej, no zamiast sprawdzać drugi raz poziom hałasu w kabinie, nie będę przedłużał tego filmu i przejdę do tego, co wydarzyło się następnego dnia po nagraniu tego odcinka. A mianowicie pojawił się oczywiście nasz ukochany sialalalala check engine. Tak jest, moi drodzy, po raz kolejny pojawia mi się to dziadostwo na desce i co ciekawe, po iluś odpaleniach tego samego dnia, zanim wjadę z powrotem do garażu, kontrolka, jak się pojawiła, tak zgasła w tajemniczych okolicznościach. Wielu z Was pisało mi, czemu nie kupiłem interfejsu OBD-11, czemu nie pojechałem do ASO, wtedy nie domagałem się, żeby mnie podpięli do komputera i nie zdiagnozowali mi tego. No bo słuchajcie, nic się takiego tragicznego do tej pory nie stało. Silnik nie przeszedł w tryb awaryjny, nie spadła mi moc, nie czuję, żeby się cokolwiek działo z autem, gdy ta kontrolka się pojawia. Prawdopodobnie jest to jakaś bzdura, bzdet, głupota. Natomiast irytujące jest to, że w aucie, które ma 1000 km, czy 1,5, czy 2000 niecałe kilometrów przebiegu, pojawiają się takie rzeczy. No, trochę jest to frustrujące. Oczywiście, tak jak mówię, może to być bzdura, jakiś impuls elektroniki, coś tam związanego z, nie wiem, sondą, coś związanego z katem, coś związanego z GPF-em, jakaś tam drobnostka, ponieważ nie ma żadnych objawów, które sugerowałyby, że coś się dzieje. Aczkolwiek oczywiście ci, którzy twierdzą, że powinienem to sprawdzić i na pewno jest to zapisane gdzieś w pamięci, mają rację, bo myślę, że każdy błąd jest do zczytania, na komputerze i zapisał się w historii pojazdu. Sprawdzimy to przy okazji. Natomiast w dobie pandemii koronawirusa stwierdziłem, że są ważniejsze sprawy niż jeżdżenie, umawianie się, ryzykowanie na przykład zarażeniem się. A tego nikt by chyba nie chciał. Także poczekamy na lepsze czasy. Samochód kilka razy wywalił mi ten błąd, ale za każdym razem sam się naprawia, także kura zaraża się jakimś wirusem, koronawirusem i sama się szybko uzdrawia. Teraz zapraszam Was na wjazd do mojego garażu. Jak już oglądacie ten film, mieszkam w nowym miejscu, także jest to już historyczny filmik. Już nigdy więcej nie wjadę do mojego kurnika, ale zapraszam Was po raz ostatni na tą niewątpliwą przyjemność obcowania z moim garażem, bo wiem, że go bardzo lubicie i zawsze pisaliście o nim same dobre rzeczy.
No to jedziemy. Na moje ucho bardzo często ten poziom hałasu to jest 38-39 dB maksimum. Nie więcej. No dobra, a teraz wjedziemy do garażu. Pokażę Wam, jak zwrotna jest ta kura, bo chyba jeszcze tego manewru nie nagrałem nigdy. Przynajmniej z tego kadru, żebyście mieli pełny wgląd w sytuację. Wiecie, że mój garaż, wielu hejtuje strasznie ten garaż, ale ja jestem z niego bardzo zadowolony. Dopiero teraz się zaczną problemy, bo w tym nowym mieszkaniu, które wybieramy, garażu nie ma, jest tylko miejsce pod chmurką, postojowy, przydzielone, numerowane. No i zobaczcie. No nie będziemy podjeżdżać do samego końca. Dobra, gdybym się postarał lepiej, myślę, że bym tu wjechał. Nie będę ryzykował. Myślę, że wjechałbym, ale to będzie może centymetr, więc jeszcze cofnąłem. Przeważnie udaje mi się tu wjechać, pyk, cofam i wjeżdżam. Czyli na 3. No to świadczy o tym samochodzie, że jest bardzo, bardzo zwrotny mimo słusznych gabarytów. Dobrze, moi drodzy, dzięki za dotrwanie do końca. Obszerny odcinek, dużo rzeczy. Nie wiem, czy go wrzucę jako jeden film. Może. Jeśli nie będzie trwał dłużej niż 45 minut, to może się zdecyduję. Jeśli będzie trwał około godziny, to myślę, że podzielę go na 2 odcinki. W każdym razie, niezależnie od tego, czy to była pierwsza, czy druga część, dzięki, że dotrwaliście do końca i czekajcie na kolejne filmy, bo na pewno jeszcze nie jedna ciekawa rzecz z tą Skodą się wydarzy. Tak myślę. Na razie.